Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Kontynuujemy naszą serię wywiadów i dzisiaj moim i waszym gościem jest Robert Daniło, nasz człowiek od miksu i masteringu. Dzień dobry, siemanko wam wszystkim. Ja jestem też tu, oczywiście Kacper jest ze mną. Dobrze. Widzicie nas w drugiej kamerze, dlatego że nie mieliśmy innego pomysłu, jak to ustawić. Jesteśmy taką lożą szyderców, tak naprawdę. Ja wpadłem na dobry pomysł, żeby zrobić na trzy kadry, ale nie bezsensownie trzy kadry na nas dwóch, tylko jeszcze na nich. No i innych też. Dobrze, więc bez przedłużania zaczynamy. Więc zaczniemy od pierwszego pytania. Co wybrałeś? No technikum, logika. Technikum. Więc czy ktoś ci pomagał w wyborze? Szczerze to... Nie, bo jakby wiedziałem, co chcę robić, tak mniej więcej od szóstej klasy podstawówki. Szóstej klasy, no to dość długo. A czy rozważałeś inne opcje? Szczerze, tak. Rozważałem iść na polną, tylko że tam się nie dostałem. Znaczy jakby ten sam kierunek, ale... Ten sam kierunek, dobrze. I jest pytanie, czy mogę ci zadać je, czy gadałeś z rodzicami o tym wyborze? Wiesz co, jakby nie. Powiedziałem, że chcę iść do takiego technikum na taki profil i tyle. Jakby tutaj nie było co do gadania z nimi, bo moje życie jednak ja je przeżyję, a nie oni. Ja mam takie pytanie do ciebie, Robert, takie poza pytaniami, które stworzyliśmy. Czy to było nawet dobra jakby sposobność, że nie trafiłeś do polnej? Wiesz myślisz? Co? Tak, jest jakby, jakbym trafił na polną, to bym was nie poznał, wariaty, a jesteście naprawdę zajebiści. No. I tworzymy taką bardzo ładną paczkę. Nie ma opcji, że to wypiekasz. Ja nie wiem, ja nie chcę tu być bardzo sceptyczny, ale jak byłem w polnej, to szczerze, dobrze, że poszliśmy do tej szkoły, a nie na polną na przykład. Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o wyposażenie reżyserki, to polna góruje. Więc wybrałeś technikum i pytanie, do jakiego technikum poszedłeś? Poszedłem na Podwale 13, to jest zespół doskonalenia zawodowego, ZDZ, na profil technik realizacji nagrań. Właśnie chciałem się zapytać o kierunek, jaki wybrałeś, więc troszeczkę wyprzedziłeś pytania. No ale wiesz. Poszedłem właśnie na kierunek technik realizacji nagrań. A dlaczego właśnie tam poszedłeś do technikum? Bo się na polną nie dostałem. To troszeczkę logiczne. No tak, jest to logiczne wytłumaczenie. Chociaż nie żałuję. No, i to jest bardzo ważne też, bo to w szkole również oczywiście znajomi, więc to też jest ważne. Więc jakie szkoła ma wyposażenie, żeby pomagać ci w realizacji tego kierunku? No to tak, mamy pracownię dźwięku, w której mamy 8 komputerów od Apple'a. Ten odcinek nie jest sponsorowany. W naszej reżyserce jest tak samo komputer od Apple'a w dalszym ciągu, który ma 27 cali, tam mamy dwa monitory, system, monitory normalne, komputerowe, bo jakby są różne, jakby różnie osoby mówią na monitory studyjne, bo jak komuś powie, że monitory, no to on od razu pomyśli takie do komputera, nie? Ale mamy system dźwiękowy 5.1 od Adam Audio. Mamy konsoletę Z420. Snoop Dogg też nie sponsoruje tego odcinka. Mamy kontroler MIDI od Presonusa na 16 kanałów. Mamy preamp mikrofonowy od Focusrite'a. Krosownica, która była robiona chyba na zamówienie. Od Groma kabli. Mamy też interfejs Focusrite'a jako główną kartę dźwiękową. To mamy Focusrite'a 18 i 20. No i przenosząc się troszeczkę dalej za szybę do naszego studia, mamy tam 5 mikrofonów dynamicznych, 2 mikrofony pojemnościowe, 2 ambiensowe. I mamy też jeden mikrofon wstęgowy Rode'a. Tak. Pewnie Kuba nie wiesz, o czym mówi tak, Robert. Mniej więcej rozumiem, ale bardzo specyficzne. To jest dokładnie to, trzeba wspomnieć o jakże przegenialnym krześle, które jest nie dość, że w pracowni dźwiękowej, to i
właśnie w studiu. Ostatnim razem była taka sytuacja, że jak to ujęła dyrektorka, Robert, pamiętasz, Skarby, coś? Że jakiś gruby usiadł i się rozwalił. Tak, dokładnie. Ogólnie mamy, myślę, bo ja oczywiście chodzę taki, też z Robertem do klasy. Takich historii nie słyszałem jeszcze od was. Jakiś gruby usiadł i się rozwalił, wiesz o co chodzi. Jakby dużo historii się tam stało, ogólnie tak mogę powiedzieć. To już jest na inny odcinek zupełnie. To jest kompletnie na inny odcinek. Ale jedna historia, którą trzeba tutaj powiedzieć. Był sobie uczeń, który podłączył przewodową, podkreślam, przewodową klawiaturę od Apple'a do telefonu po Bluetoothie. I to jeszcze nie do telefonu od Apple'a, tylko do jakiegoś Xiaomi. Działało? Działało! No to o co chodzi? Działało. Czy według ciebie to wyposażenie jest dla ciebie wystarczające? Szczerze? Nie. Wolałbym, gdybyśmy na przykład pracowali na przykład nie na Pro Toolsie, to by było lepsza rzecz na wyposażeniu, albo nowszej generacji interfejsy audio, czy każde stanowisko jakby powinno mieć jakieś chociaż małe monitory odsłuchowe, żeby sobie przesłuchać na większej przestrzeni niż w zamkniętych słuchawkach, w których nie zawsze można dokładnie to zrobić. Takie pytanie. Panie, weź skarbek spierdzie. Dobra, to Robert, że tak powiem, nie chcę się wdawać w jakąś większą dyskusję, ale mówiłeś, że... Dobra, teraz ja wychodzę na debila, bo gadam o szkole. Ale to jakby tu się mogę... Dobra, czekaj. To tu się mogę trochę z tobą nie zgodzić, dlatego że pamiętaj, że u nas w szkole, tak jak mówiłeś, u nas w szkole jest 8 stanowisk. Wyobraź sobie, co by się stało, kiedy by było, każdy by miał głośniki przy komputerze i każdy pracuje na tej samej pracy. Więc wyobraź sobie, co by się stało w momencie, kiedy każdy by miał takie monitory. Chaos. Znaczy, wiesz, tu masz rację, ale no na przykład tak jak idziemy sobie na przerwę, nie? No to... Po prostu jedna osoba, która by chciała sobie odsłuchać to na monitorach, by została, odsłuchała sobie po prostu, co nie? No bo... No faktycznie, nie jest to jakieś rozwiązanie. Bo jakby zauważ to, że jak siedzisz sobie cały czas w słuchawkach, na przykład jak mamy montaż przez 4 godziny, to nawet fajniej jest w trakcie zmienić na przykład parę słuchawek. Bo już po 4 godzinach, tak jak nam Złotkowski mówił, że przez kilka godzin jak siedzisz w jednych słuchawkach, czy na jednych monitorach, dlatego w studiach masz kilka par monitorów, żeby po prostu przełączyć je, żeby po prostu dla samego faktu, że masz inny dźwięk. Teraz takie pytanie bardziej ogólne. Czy szkoła spełnia twoje jakby wyobrażenie, jeśli chodzi o naukę, czy poznawanie nowych znajomości? Jeżeli chodzi o poznawanie nowych znajomości, to tak. Jest naprawdę fajna atmosfera. I jeżeli chodzi o kształcenie, no to też jakby, no bo... Dobra, może mogę się do jednej rzeczy przyczepić. Jeden nauczyciel nie jest troszeczkę kompetentny, a uczy nas zawodowych. No ciekawe, kto to jest. Ja. Niestety nie możemy podawać imienia i nazwiska. Tak, ale jeżeli... Ale jeżeli pani to ogląda, to pozdrawiamy. Tak, znaczy ogólnie jeżeli format MPEG to jest skompresowane audio, to ja jestem baletnica. Tak dla wyjaśnienia, format MPEG to jest Movie Picture Elements Group. To jest format, jeden z wielu formatów zdjęcia i filmu. Więc nie będę się już wypowiadał, tak? Jakby, no, przejdźmy do kolejnego pytania, już mnie zagotowała ta baba. Więc ile masz godzin lekcyjnych w tygodniu? Tak z głowy ci nie powiem, ale tak około 7, 6, 5 do 8. A ty mówisz dziennie czy tygodniowo? Nie no, dziennie, nie policzę ci tego, ile mam tygodniowo. Bo to jest różnie, na przykład, nie wiem, w poniedziałek mamy od 8 do 13, we wtorek mamy, ja wiem, od 10 do którejś tam. No nie powiem ci dokładnie jakby, nie? Tak, to takie pytanie, które bardzo często się pojawia. Czy masz dużo sprawdzianów i prac domowych? Nie. Znaczy, jeżeli chodzi o takie jakby standardy szkoły, takie jak liceum, no to no w liceum musisz sam przyznać, że jest trochę strasznie tego, jest tego dużo. W porównaniu do technikum masz tego mniej, dużo mniej. Jakby nauczyciele nie skupiają się na tym, żebyś
się wykuł na pamięć, nie wiem, czy jakiegoś Mickiewicza, czy innego dzbana. Tylko... Mickiewicza szany. Tak akurat muszę powiedzieć. Tylko bardziej chodzi w technikum o to, żeby nauczyć się zawodu, żeby na przykład po szkole iść od razu do pracy, nie tak jak masz, nie wiem, po liceum znajdziesz tę robotę od razu. W Maku na pewno. W Maku tak, masz to frytki. Plus jeden, byczku, plus jeden. Będę pracować w Maku i będę ci robić frytki obok twojej pracy, na przykład. Na przykład, to nie? Też będzie. Ja będę link, pracować tak? Pod mostem i wam będę wodę z ścieków skarbek zgniatać. Nie typi. Skarbek zamknij. Gnojenie skarbka zaliczone. Dobrze. Więc jakie masz przedmioty takie zawodowe? Z zawodowych przedmiotów mamy wiedzę o muzyce, mamy percepcję dźwięku, mamy audio cyfrowe, mamy montaż dźwięku. W sumie to tyle. A to ja mam takie pytanie, a jak z tymi przedmiotami, powiedzmy to, ogólnymi? To znaczy chodzi ci bardziej o polski, fizyka i tak dalej? Znaczy polski, a matematyka, przyrodnicze... No przyrodniczych to jakby nie mamy, bo nie jesteśmy na tym kierunku i po prostu... Znaczy w pierwszej klasie mieliśmy tam... Ja wiem, że co my tam mieliśmy? Geografię, biologię, tyle. Bardzo ciekawe. Zapomniałem, że chodzę z tobą do szkoły! No. Tutaj takie ode mnie pytanie, bo trochę mnie to zainteresowało. O co chodzi właśnie z percepcją dźwięku? No to trochę śpię, tak? Percepcja dźwięku, no to nauczyciel nam tam mówi, jak nie wiem, jak jest zbudowany organ jakby słyszenia, czy mowy, jak działają struny głosowe, czy coś takiego. No ale w większości to pierdoli głupoty. Też czasami mam wrażenie na swoich lekcjach. Takie walenie głupot. Czy zamierzasz zdawać maturę? Tak, jakby matura jak najbardziej. Tak, coś chcesz dodać? Nie, jakby wszystko? Matura jak najbardziej, matura chcę, jak chcę żeby była zdana. Ważne, żeby matura była na 30%. A jestem na rozszerzeniu. Jak szedłeś do technikum, to czy wiedziałeś wtedy, co chcesz robić po szkole? Tak, już ci powiem. Ponieważ ja od 6 klasy, jakby ogólnie byłem w podstawówce muzycznej, więc z muzyką zawsze jakoś by było mi bliżej niż dalej. I potem jak poszedłem do gimnazjum, tam miałem przerwę od muzyki i jakby czegoś mi w życiu brakowało. I jakby już w podstawówce podjąłem sobie taką decyzję, że chciałbym pracować w studiu jako właśnie taki realizator czy producent muzyczny, którym jestem. Wbijajcie na mój kanał, Robson X Brewka, zapraszam. No i po prostu chciałbym pracować w studiu jako właśnie realizator czy producent muzyczny. Przy nagłośnieniu trochę mniej, bo jeszcze tak wracając do poprzedniego pytania, albo którego jeszcze nie zadałeś, nie wiem, nie mam pytań, to w naszej szkole nie ma tylko kierunku realizacji nagrań, jest też realizacja dźwięku. Czy zamierzasz iść na jakieś studia może? Tak. Jest jedna taka fajna szkoła, która jest w Amsterdamie. Niestety się na nią pewnie nie dostanę. Pierwsza kwestia, że no, z Polski mało ludzi się tam dostaje, chociaż Mister Polska jakoś skończył tą szkołę, nie wiem jak. Druga sprawa jest taka, że strasznie jest wysokie czesne za tą szkołę, ponieważ tam wychodzi jakoś 10 tysięcy euro miesięcznie, czy coś takiego. Więc szkoła jest mega jakby na wysokim poziomie, plus tą szkołę skończyły gwiazdy takie jak Martin Garrix, czy Marshmello chyba nawet. Ogólnie naprawdę śmietanka jakby sceny EDM. Czy jesteś zadowolony z decyzji, której podjąłeś? Na razie tak. Na razie mnie nie denerwują w tej szkole. Kocham was. O, słodko się zrobiło. Czy jakbyś mógł cofnąć czas, zmieniłbyś tą decyzję? Nie. Jakby w liceum wiem, że jest 2 razy więcej nauki, 2 razy więcej sprawdzianów, testów i innych rzeczy, które mi nie będą potrzebne do życia. Nie powiem, że w technikum nie ma tych rzeczy, no bo są, no po są i Polski. Ale no, nie zmieniłbym swojej decyzji na liceum, bo nie chcę robić frytek w Maku. Jak niektórzy. Więc już przeszliśmy przez wszystkie pytania, które miałem zapisane i już sam też nie mam niestety już więcej pytań do ciebie. A panowie z Loży Szyderców? Czy Loża Szyderców ma coś? Obrona nie ma więcej pytań. Okay. Zapraszam was oczywiście do komentowania pod tym filmem, jakieś może uwagi. Wbijajcie również na Facebooka, na Instagrama i jak również na kanał
Roberta. Robson Dynamics. Robson zapraszam. Umieścimy również link. Bardzo dobre materiały dźwiękowe, naprawdę najwyższa klasa obróbki. Tak to jest autopromocja, zapraszam. Tak, zrobiłeś autopromocję. Oczywiście również umieścimy link w opisie, tak żebyście mogli łatwo znaleźć Roberta, jak i również kolegę, z którym pracujesz. I może, my może jesteśmy się... Okiem, ja byłem Kuba, my jesteśmy Okiem Młodzieży i żegnamy was. Dajcie jeszcze łapkę i subskrypcję. Cześć, trzymajcie się. Dupy dobra, nie, czekaj, żeby było tak jak zawsze. Ja jestem Majcher. Ja jestem Kuba. Ja jestem Robert. A ja jestem Kacper. Na razie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Na razie.